Cześć wszystkim, z tej strony Michałek i w związku z tym, że przyszła zima, siedząc tak na Discordzie i gadając sobie z szefem Orchówka... Siemano, z tej strony... Czekaj. Siemano, z tej strony Frano i co miałem dalej powiedzieć? Szef Orchówka. Szef Orchówka, kierownik. Padliśmy na genialny pomysł, żeby przerobić Drift Park Orchówek z wersji letniej na wersję zimową. By stworzyć wersję pierwotną, odwiedziłem Orchówek wiele razy, jeździłem prawdziwym samochodem, który teraz widzicie w Assetto Corsa. Dzięki temu, po ponad półrocznej pracy w Blenderze, udało mi się stworzyć wierną reprodukcję Drift Parku Orchówek. A teraz przygotowałem dla Was edit w wersji zimowej, który prezentuje się właśnie tak. Właśnie teraz możesz sprawdzić się jako kierowca wirtualnego gruza zimowego wojownika na zimowej wersji Drift Parku Orchówek. Więc nie czekaj, pobieraj i wbijaj na serwer Dziki Drift Comp, w tym momencie się chyba nazywa. I właśnie mamy tam ustawione gruzy z Dzikiego 02, więc mocy jest naprawdę mało, ale wystarczająco na śniegowe szaleństwo. A tymczasem zobaczcie sami, jak mi i moim ziomkom z Discorda poszło w trakcie beta testów zimowej wersji Orchówka. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę działo się dużo. Dobra, dzisiaj z nami jest Wiktor Janowski, Jakub Neko, Kamil, Czako, Witek z Paty. Tak, i dzisiaj tak. Testujemy wersję beta Orchówka, zimowa wersja, jakże teraz pasuje do klimatu, który panuje na serwerze Dziki Drift. Jazda, jedziemy. Dawajcie, kto tam prowadzi? Ja muszę gdzieś mniej więcej na końcu jechać. Wiecie, że to jest mało. No start tutaj, taka jadka. Ależ skupienie. Gonię kompota, inicjał D. O kurwa. O nie! O nie! No i mamy gruz clash. Pięknie karambol. Gruz clash. Ale jedziemy dalej. No już trójnie będę tutaj wbijać. Pięknie to będzie wyglądać na powtórce. Jak widzicie, jest całkowicie inna nitka teraz niż to, co znacie z wersji letniej. I są teraz trzy nitki do wyboru. Jest też również nitka totalnie open, gdzie są tylko niebieskie beczki. Przeleciałem na lewej nodze. Wiktor! Czemu uderzyłeś? O, aż wyszedł. Obraził się. O, nie, czekaj, teraz Michał, to no to tak brechnie wyglądało, tak jakbyś wyszedł. Czekaj, bo ja na dwójeczce dalej, ale dobra, fajnie się sunie po tym śniegu. Jak widzicie, efekty opon zostawionych w śniegu są, jest realistyczna śniegowa fizyka, tylko trzeba pamiętać o tym. Czekaj, bo trójnie załapiałem. Dobra, prostuj mnie tam, dobrze, dzięki. Znaczy prostuj, ustawiaj mnie po kątach. Tutaj trzeba troszkę tak prosto i zacieśnić kąt znowu. I mamy znowu ten... Złombol. Stłuczki, tak, łombol. Złombol. Złombol, dobra. Co, Wiktor, rozwaliłeś się? Tak, twoje... Tytusy. O, co? Przynajmniej było mięciutko. Przynajmniej było miękko. O nie, jeszcze Witek się pijcie. Mieliście wąsko. Mieliście wąsko wejść. To było utrudnienie przecież. Ja się doklejam do Wiktora, nie wiedziałem, że ja liduję. Dobra, truja wstaje, chłopie. No i to jest piękny zimowy pociąg. Lodowy ekspres, tak? Czekajcie, bo teraz ja zwaliłem. Co tu się stanęło właśnie? Tak było pięknie, ale coś jest teraz niepięknie. Bo cię musimy synchronizować. No właśnie widzę, że... Wykiwałem każdego reprezentanta Polski. Kropka tutaj jakoś wyskoczyła, mnie zdezorientowała. Dobra. Wiktor, tam trzeba cały czas bez żadnego odprostowania. A to nie było odprostowanie, to było na ręcznie. To bez łapy. Naucz mnie od nowa! Co tu się właśnie stało? Zaczęła naucz mnie. O, Paty jak szybko zreflektował. O, to. No to jest taka nitka, że tą nitką można przelecieć cały tor bez ani jednej przekładki. To jest no, przekładka challenge, chyba że robisz przekładkę tak jak Jakub. Z lidem pojechałem. Ja jadę nadal.
O kurde. Jak widzicie, cały czas driftuje w lewo. Malejki, walcz tam. Jest fajnie. Jestem. Fajny. O nie, Witek, obrońca gruzu. Nie. Udało się. Oj. Kurna, co samo zrobiłem. Ja nie jestem na punkty. Ja byłem touch and go. Tak. O kurde. To też odbił. Jest touch and go. Odbił się z Michała i nie opona. Jedna opona za dużo. No kurde, jedźcie. I tak. Aż cię, bo cię prosiak prosi. Co to za manji, Wiktor? A testuję cię, polone zaje radę. No i co? No i teraz. No kurde, patrząc widać, że łajpą jedzie. Michał, bo ci lampa wisi. Naprawdę? No. Ej, poprawisz mi, jak tam się zatrzymam potem? Już jest. Nawet do zatrzymania. Tatryczkę. W locie ci co zrobię. Oj, 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 sorry. Już cię naprawiam. No o, i teraz wchodzi jeszcze wisi. O, z tyłu nie wisi. Dzięki. Teraz trzeba Wiktora dogonić, teraz trzeba czwórę zapiąć. Oj, nie idzie na czwórce. Oj, nie ma szans. A nie, rakieta, rakieta. No już teraz tak, ale chwila, bo czwórę miałem. Nienawidzę. O, jaki tych... Wiktor! Ale mnie zmylił. Przecież to jest taka nierozsądna jazda, co ty robisz? Uciecia, jak jedzieć, no co? Oj, oj. O, kolizja jakaś tam była, widać było to. Oj, Patryka też trzeba nauczyć. Co ty zmieniłeś w tym E46 w dieslu, Wiktor, że on jest taki szybki? Ty mu tą zmieniałeś? Z tyłu? Nie, ciśnienie. A, tylko ciśnienie. No wiesz, bo kierowca przynajmniej normalny jest, no. Który nie żałuje. Nikt akurat tak szybko nie potrafi jeździć tym E46 w dieslu, tak jak ty. No to tylko zmieniłem ciśnienie i maszyna jest jak złoto. No tak mi w tym momencie odchodzisz, jak już na to truje wchodzę, nawet jak jestem na wpół gazu. Ja na dwójce jadę. No i... Kurde, no. Ale zawieszenie zostawiłeś sobie takie pochylone? Bo ja sobie to wszystko wyprostowałem. Tak sobie tłumaczyłem, że powinno być. No, faktycznie, na dwójce teraz w tym momencie jakoś... A chyba, że to Patty na lewej nodze ostro leci. Wow! Tylko, że ja miałem teraz wklepanu na maksa. O! O, ho, ho. No niestety podskoczyłem troszkę jak żabka, wiesz? A ty miałeś akurat otwarta do góry, a nie do tyłu. O kurna. I jedziemy dalej, jedziemy dalej. Kopnij w przęgło, żałuj. Nie żałuj, tutaj się nie spali. Nie, tylko się upiecze. Aj, znowu. A to nic, to takie Ebisu jump robię, Ebisu w domu. Dobra, lecę na dwójce za tobą. No i papa. A dwójka powinna być tak zespawana. Nie no, akurat dyszel to wiadomo, dużo niuta. Tu nie jest sprzęt. Popatrz w lewo. Czekaj, bo... Michał, no, ja ledwo gaz wciskam, wiesz? Za późno. Tak, ale nawet jak ja ledwo gaz wciskam, to on prostuje go, no. No dobra, teraz jakoś... No, o kurde! O kurwa. Nie myl mnie. Ebisu w domu! Michał, dawaj, wyciągaj mnie teraz. A, prawie. Kurna, kopnij to. Ja pier... O. Trzeba było Turinga jeszcze wziąć. O! Bo ty to nawet Turingiem zrobisz dobrze. O, fuck. No. Jeść, kurwa. No gdzie? No zepsuł. Nie, no. Tak, no, no teraz się resetujemy. Na Wiktora. Na Michała, na kogo? No nie, na Wiktora. Ja muszę z tyłu jechać. To może być na mnie. Właśnie. Iść tam cię przytnę. Ubezpieczenie nie zanotowało żadnych strat. No, a jak? Taka, bo ja czwórę piję. Bo nie było na czym notować już. No, Lexusa, tutaj Avic Texa, to się fajnie goni. O, ale zmyła. Oj, oj, oj. To nic, Jakub, teraz ja będę za tobą. Kleptałeś mnie w pupkę? No to będzie z wzajemnością.
Zawsze wiedziałem, że tak Michał lubi. Co? Halo, ja mam 13 lat. Ej, nie mów tak nawet. Filmik ściągnął. Powiedziałem prawdę, ale musiałem zablurować. Tak, tak, tak. I potem Pandora Gate 10.0. O kurde, tu są pachołki gdzieś, o tu. Ale się widzę w domu. No panie, tak z tego diesle dymi, że ja mam czarno, nie? Chodź mi dymi. To opony, to było to pośniegowe. To ci dymi! Daj, Michałek. A, udało mi się skleić w miarę. A milczaku! O, to trzeba szczura. Ale byś nie próbował. To trzeba szczura przypasolić. Dobrze! Ty, Wiktor, ty jeździsz tak dobrze, że mam wrażenie, że jeździsz jak osoba, która bierze udział w różnych zawodach w Assetto. Niemożliwe. Nie zawodujesz zbyt. O kim mówisz? Nie wiem, ale widzę, że trochę przeceniłem twoje umiejętności w tym momencie, tak? No, bo się odezwał. Nie, no, tak samo jak ja się odezwam do ciebie. Lewo. Ja po prostu ci smaruję, wiesz, dżemem. I się trochę rozmyśliłeś i straciłeś kontrolę. Michał, dzień dobry. Jak ktoś w kostium. Driftuj. Już zalałem. Kurde. Nie powiem, bo bym... Ej, ale ja mam na końcu jechać, a nie ten. Nie pierwszy. A chodźcie, Michałku. Czekaj. Wow. Pojechałem za liderem. Oj. No dobra, spróbuję do Wiktora się przytulić. Chodź mi. I to jest właśnie mi to. Jak Michała strolować? No nie. Jak zrobić Michała bambuku? Jechać na pełnym gazie i trzymać hamulec. Od razu się wpierdzieli. Kurwa. Spierdalać, kurwa. No jedź, kurwa, ja pierdolę, kurwa, jeden jedzie, drugi hamuje, trzeci się wpierdala, chuj wie gdzie. Co ty? Ale idę. Jasny git. To będzie najlepszy short. Chuj, kurwa, kręgle, kogo wpierdolimy się? Bingo, kurwa. Panowie, ej, Michał. No? Michał, bo ty first zgubiłeś, zawróć się. O nie! Znaczy Jugola gdzieś zostawił, no nie wiem, jak mogłeś. Nie, Jugola ci dopadnie. Ty, słuchaj, bo ja ten pół litra zalałem do benzyny, domieszałem tak jak w Kurna! Dlaczego taki wolny jesteś? Bo to trzeba etanol, a nie pół litra. Etanol! Najlepsza kapela black metalowa. Bo ty nie grasz, no wiadomo. Pod przykrywką normalnie. A, super. Teraz ci do biedy. No cały czas jestem spychany na te pachołki, głupia. Boże, czy szybciej jedź, no jest z Mariami teraz. No. Dobra, kura. Tak, szpura. Na pewno pójdziesz. O. Jeszcze biegnę, to szybciej. O, proszę. O, a witaj. To Wiktor. Ile ty pojechałeś? Dawajcie na bandę, zmieńmy nitkę. Tak jest. Ej, właśnie, bo jeździmy tą nitką już tak 40 tysięcy lat. A przydałoby się spróbować tą starą nitkę, co się jeździło. No pewnie, to jest, ja już tu gdzieś byłem dzisiaj. Kurde, Michał ma... Znaczy co? Nie. Szkoda mi słów. Nie chciałbym go obrać, bo już... I się tutaj będziemy udawać na palety. Mówię o coś, ale... Zablokowaliby Michałowi filmik na YouTubie. No właśnie, ja też się nie chcę odzywać, bo wiem, co by się stało. Pamiętaj, jak zobaczył na Lanceratu, wie to, że to ty. Krótka to będzie sprawa. Panie Lancer Dymi, to wiadomo, że Michał. Aaaa! Mam palety. Prawilnie. Dobra, Jakub, prowadzisz. Okej. Okay. Ty znasz tą nitkę bardzo dobrze. Najmniej przewidywalny lider, takiego nam trzeba. Malejki, to ty? Źle. Dopiero pierwszy. Po trzech błędach się odpada. Tak chyba nie było. Było? Może tak być, było. Tak. Ale tutaj trzeba będzie zrobić tyłkiem na paletę.
Jeszcze Michał nagrywasz, nie? Oczywiście. Tak, tak. Włączyłbym ci blindę, ale nie słyszę. Dobrze, tu jak na paletę jest. To dalej. Ale nie tak jak ja, tylko... I tutaj pa, do prawej, tu do prawej i tutaj przechodzimy, o tu. Ja, Witek, pod prąd jedziesz. Michałek, pod prąd, kurwa, chuj, pierdol. Nie, lisy się jeździ tylko w tą stronę. Nie jeździ się. Znaczy, lisów się nie jeździ już w ogóle na żywo, bo to jest zbyt niebezpieczne. Bo tam można spaść do rowu bardzo łatwo. No, jak jesteś amatorem, masz, to tak. I tam masz szutry w ogóle, więc masz... Bo Michał jedzie, wiadomo, nie? No. A gdzie pierwszy wady? Lepszy, zawsze pierwszy najlepszy, nie? O, dobrze. Właśnie z mało kąta miałeś, musiałem ci pomóc. Oj, to tutaj... A to miało być bardziej tam? Na te opony? Ja, mogłoby być, ale stwierdzam, że na śniegu to jest inaczej się żyje. No nie wyhamujesz już tak bardzo. Właśnie. Japoński poldun. Oj. Ciężko wyhamować. Ręcznym zaciągnięty. No i właśnie o tym mówię, teraz bym wpadł do rowu na żywo. Dobrze, że się w wirtualu jesteś. Znaczy co? No właśnie. Ale to i tak jest, wiesz, na VR-ze, tak jak prawdziwość. I spróbuj teraz do swojego Lancera. Oj, weź, wystarczy, że mi ktoś... Nie, no wczoraj akurat na ręcznym jeździłem po lodzie, fajnie. Ale parę dni temu ktoś mi go przerysował. Ty po prostu się wepchnął. Kurna, co to będzie? No już naprawiony. 220 funtów mniej, ale naprawiony. I specjalistów macie od ręki robią? Czekaj, bo za dużo pytań teraz w dół dali. O kurde, teraz w dół dali. Ale ja to. Pojedziemy sobie w dół teraz. O! Ciekawe. Ja to gotowy. Opona tym bardziej. Dobra, myślę, że prezentacja zimowego Orchówka jest dosyć udana. Mieliśmy dużo tutaj ciekawych akcji. Mieliśmy trochę też irytacji i bardzo dobrych ataków i też parę wpadek, ale jak widać, fizyka jest naprawdę zacna. Zostają ślady, takie błoto śniegowe. Co tam jeszcze? Tak naprawdę to po prostu Michał kopał łopatą, żeby wyglądało tak lepiej. Jest. No to wiesz, takie triki trzeba było zastosować. No wiadomo, nie? Trzeba podbić sobie populację, nie? Ja właśnie, ja, naturliś. Laser nie wystarczał, trzeba sobie jeszcze łopatę dołożyć. O, to dohamowanie takie. Laser nie wystarczał, trzeba łopatę jeszcze dołożyć. Tak jest, no i na koniec przydzwoniłem, więc i to zakończyć to i zapiszę też powtórkę tam z różnych ujęć. W każdym bądź razie dzięki chłopaki. I wypuszczę tą mapę, nie wiem, albo w ciągu doby, albo dwóch. Jak na razie za dwóch lat punktów nie ma, jest dobrze. Dwóch lat. Tak jest. Dwóch lat. Ile dostaniemy kasy? 15 tych fałdolców.